Cześć. Po ostatniej prezentacji Cyberpunk 2077 pozostałem moment jeszcze na internecie, no i tam zacząłem sobie szukać jakichś takich ciekawostek na ten temat i okazało się, że wiele twórców przeczuwa, że ten gatunek gier może być teraz na topie właśnie za sprawą nadchodzącej produkcji CD Projekt Red i jak grzyby po deszczu wyskakują kolejne cyberpunkowe gry. Wcześniej tak nie było, bo było tylko kilka, teraz jest ich mnóstwo. Uderzcie w dzwonek, pomagacie nam w ten sposób się rozwijać, usiądźcie wygodnie, a ja zapraszam Was na kolejny przegląd aktualności ze świata PlayStation, czyli kolejny odcinek PS News. Może wiecie lub nie, ale chiński gigant Tencent jest w sumie największym bytem zajmującym się produkcją gier na świecie. Oczywiście tworzenie gier to nie jedyne rejony zainteresowania tej megakorporacji, ale dlaczego o tym mówię? Ostatnio pojawiło się ciekawe tech demo gry SYN, czyli Syn, którą twórcy określają jako FPS-a w otwartym świecie osadzonym w klimacie cyberpunkowym. Co prawda pokaz skupiał się głównie na tworzeniu postaci oraz swojego pomocnika, czyli cybernetycznego zwierzaka. I nie wiem, co mi się bardziej podoba, czy puma, czy ten wykręcony niedźwiedź. W sumie to więcej konkretów nie podano, ale biorąc pod uwagę moce przerobowe giganta, myślę, że warto obserwować ten temat, choćby z czystej ciekawości. Anno Mutationem. Tak to chyba się wymawia ten tytuł. To kolejna mega ciekawie zapowiadająca się gra w cyberpunkowych klimatach. Ta gra akcji ukazana jest w bardzo fajnym stylu, który łączy pełną grafikę 3D z pixel art, czyli takim oldschoolowym, klasycznym wyglądem postaci. Uwielbiam różne metroidvanie, a dużo wskazuje, że właśnie tutaj z tego typu zabawą będziemy mieli do czynienia. Klimat przyszłości i niesamowicie rozwiniętej technologii także jest na propsie. Walki z bossami, broń energetyczna, zgrabna główna bohaterka. Wszystko to bardzo fajnie się prezentuje. Mam w ogóle wrażenie, że jak w czasach przeskoku z PlayStation 1 do PlayStation 2 wszystkim niszczył umysł fakt, że gry mają coraz lepszą grafikę 3D, są większe światy i tak dalej. No a teraz twórcy swojej szansy szukają właśnie w niepowtarzalnym stylu, kiedy tworzą swoje gry. Fajnie, lubię takie klimaty Ghost in the Shell i Blade Runner, no i nie spuszczam oka z Anno Mutationem. Ogarniacie, że PS Plus obchodzi swoje 10. urodziny? Trochę byłem w szoku, jak się o tym w sumie ostatnio dowiedziałem. Niemniej na nasze PS4 z tej okazji wjeżdżają 3 produkcje. NBA 2K20, czyli flagowa seria sportowa 2K Games, Rise of Tomb Raider, czyli druga część nowożytnych przygód Lary Croft. Mała uwaga na boku, to konkretne wydanie zawiera wszystkie dodatki, które się ukazały w grze. Trzecią produkcją jest Eryka. Ta gra, a właściwie interaktywny thriller, opowiada o losach młodej dziewczyny, która musi zmierzyć się z koszmarami, w których występują jej rodzice. Więc jest to kolejna świetna gra, w którą możemy pograć z chłopakiem lub dziewczyną, siedzącymi obok na kanapie, jeśli mają pada, a my chcemy po prostu wychillować i pograć w coś innego lub mniej zobowiązującego. Ostatnia rzecz w temacie PS Plus. Jeśli chcecie, jest do ściągnięcia także specjalny motyw upamiętniający dziesięciolecie PS Plus. Jeśli więc brakowało Wam tego typu żółtego motywu na konsoli, polecam zaciągnąć. Bez dwóch zdań, od lat jedyną słuszną grą w tematyce wyścigów Formuły 1 jest seria F1 od Codemasters. To jedna z tych gier, która w sumie z roku na rok sama sobie podnosi poprzeczkę i ma się z tym całkiem dobrze. Na całe szczęście zarówno realne zmagania kierowców w końcu ruszyły, tak samo i F1 2020 trafi na rynek bez opóźnień. Zdecydowanie najważniejszym dodatkiem do tegorocznej edycji i coś, co spodoba się najbardziej hardkorowym fanom F1, to tryb Mój Team, w którym stajemy się szefem stajni w walce o mistrzostwo. Prowadzenie teamu F1 to znacznie więcej zadań niż tylko sprawne kręcenie kierownicą w bolidzie. Musimy ogarnąć części, to jak wygląda bolid, jakich mamy kierowców. Jeśli chodzi o technikalia, tym razem systemem ERS zarządzać będzie sztuczna inteligencja. No i coś, co ucieszy najwierniejszych fanów, powraca lokalny split screen. Co ciekawe, pomimo zmniejszenia ilości wyścigów w sezonie 2020 w rzeczywistości, w grze twórcy trzymali się oryginalnej rozpiski, co przekłada się na 22 trasy. To oczywiście tylko niektóre z wielu usprawnień, ale mogę Wam już teraz zdradzić, że przygotowujemy o tej grze osobny materiał, a on będzie dostępny już niedługo. Damy znać. Call of Duty Modern Warfare nie daje o sobie zapomnieć. Zmagania w Warzone zostały właśnie zwiększone do 200 ludzi na mapie, co przekłada się niestety na kolejne paczki danych do zaciągnięcia. Cierpliwość wskazana.
Do trybu multi dorzucono nową mapę, czyli Park Cheshire. Uśmiechniętego, szeroko latającego kota na niej co prawda nie znalazłem, ale podoba mi się ta mapa. Jest unikalna, bo stawia na ciasną warkę uliczną, ale także dodaje kilka piętrowych budynków. Jest ich więcej niż na Piccadilly. Dodano także nową potężną snajperkę, czyli Rytec AMR. I aby ją odsłonić, musimy w 15 kolejnych meczach wykonać 3 quickscope'y, czyli szybko namierzyć wroga i oddać eliminującego strzał. Przyznam, że nie jestem jakimś turbomistrzem w quickscope'ach, ale zauważyłem, że z odrobiną treningu można wyczuć tę technikę i się jej nauczyć. Snajperka ma niestety na razie kilka bugów, takich chociażby jak nienaliczanie punktów doświadczenia czy zmiany celownika, ale łatki już nadchodzą, więc wszystko jest super. Coś czuję, że muszę odkurzyć moją broń, na którą ciężko polowałem w Monster Hunter World Iceborne. A to za sprawą czwartego bezpłatnego dużego rozszerzenia, które wjedzie 9 lipca. Twórcy trochę szerzej omówili Alatreona, czyli pięknego, potężnego, zmieniającego elementy smoka. Pokazano także zbroje, które możemy z niego stworzyć. I tu ciekawostka, podnoszenie odporności na konkretny element powoduje zwiększenie go w naszej broni, a tym samym naszego ataku. Nieźle. Bariot doczekał się zimowego wariantu i żeby było jeszcze trudniej, otrzymał zamrażający oddech. Z innych dodatków będzie można zrobić wabiki na konkretne potwory w Guiding Lands. Super ułatwienie, bo czasami ciężko było namierzyć tego, którego potrzebujemy. Twórcy pokazali także nowe zawieszki, nowe układy pokoju oraz zajawili nadchodzący event utrzymany w klimacie brazylijskiego karnawału. I przyznaję, że Paliko i Pugi otrzymali absurdalnie dobre kostiumy. Będą też kuflowe Dual Blade'y, a na jesieni kolejne duże darmowe update'y. I powiem wam, że naprawdę szanuję i uwielbiam tę serię, bo mało znam takich gier, które przede wszystkim dostają darmowe rozszerzenia tego typu, nowe potwory, nową zawartość. No i twórcy rzeczywiście dbają o swoje community i community dba o swoich twórców. Tak mi się wydaje, bo to jednak jest taka gra, w którą jak się wkręcisz, to siedzisz w niej kilkaset, a czasami nawet tysięcy godzin. To wszystko w tym odcinku PS News. Dzięki za dziś. Chciałbym jeszcze przypomnieć o naszym Twitterze PlayStation Polska, na którym już niebawem ukaże się sporo ciekawych rzeczy, więc jeśli jeszcze nie macie go w swoich zakładkach, polecam go dodać. Nie zapomnijcie uderzyć w dzwonek, aby pozostać z nami na bieżąco, a ja wracam do Ironmana na PSVR. Ta gra to miazga i właśnie kończę o niej materiał, który już niebawem ukaże się u nas na kanale. Pozdrawiam, jeszcze raz dzięki za dziś i do zobaczenia wkrótce. Cześć!